Witam wszystkich bardzo uroczyście na moim kanale, znaczy na naszym kanale. Dzisiaj są moje urodziny, więc jest piękny, majowy, słoneczny dzień, znaczy popołudnie. Dzisiaj będziemy wykonywać zabieg herbicydowy na pszenicę, połączony z biostymulatorem. Także dzisiaj przebiorę się w mój piękny, biały, kościołowy strój. Także zapraszamy do oglądania. Witam się z Wami serdecznie również i ja. Dołączam do Werki, która już zapoznaje się z produktem, który będziemy dzisiaj testować w gospodarstwie. Mowa tutaj oczywiście o Megafolu z firmy Amagro. Także dołączam do Werki i zaraz zapoznamy się z produktem. Jak do tego doszło? Nie wiem. I moja rękawiczka. Że Werka mnie oblała właśnie dziś. Wybrudziłam sobie rączki. O matko. Jest i nasza Wercia. Tutaj mamy produkt i jest to oczywiście Megafol, jak już wspomniałam. O, mały Megafolek sobie chodzi. I ogólnie co to jest? To są oczywiście aminokwasy uzyskane z roślin, pochodne aminokwasów, takie jak betainy, jakieś dodatkowe witaminki, fitohormony. I co tam, Werka? Jeszcze wyczytasz ciekawego? Mamy tutaj formę płynną. Mhm. Dolistny aktywator wzrostu oraz preparat przeciwstresowy. O, to tobie się przyda. Bardzo. Zakres i sposób stosowania. Stosować dolistnie co 10-15 dni w okresie intensywnego wzrostu uprawy lub w czasie stresu. Mm-hmm. Co tu jeszcze mamy? Uprawy polowe, pszenica, kukurydza, słonecznik, rzepak. Stosować od litra do 3 litrów na hektar. Niesamowite. No. Że cię tutaj w szkole nauczyli czytać. No widzisz. Też jeszcze jestem zdziwiona. Jesteś zdziwiona, że cię nauczyli czytać? Także bardzo ładne opakowanie. Musisz stylistycznie pochwalić. Takie polskie, biało-czerwone. Trochę wybrudziliśmy, ale to nic. To nasze wino. Werka trochę z wodą narozrabiała, ale musicie jej to wybaczyć. I ogólnie produkt, czyli Megafor. No cicho tam. No. Pobudza uprawy do regeneracji i intensywnego wzrostu. Niezłe jest, musicie mi to przyznać. Co jest w sumie istotne, zwłaszcza w sytuacjach stresowych wywołanych przy czynnikach atmosferycznych. Myślałam, że dokończysz moje myśli. Nie słucham cię. O, masz. Także o, czekam jeszcze na innego gospodarza niż tego, który chodź, Nikuś, przywywa. I zaraz będziemy zajmować się. Czy Wera? Ty to lubisz najbardziej? Pryskaniem. Znaczy wlewaniem preparatu do opryskiwacza. O, o. Ty ja będziesz też to robił? Tak? Dobrze. Dobrze. Ty, jeszcze Nikodema tym tego razem ty będziesz. Kupimy Nikodemowi taki malutki, biały strój. O. Co? On chce. Oj, bardzo dobrze. No, nasz mały chemik. Ubieramy się w mój piękny, biały strój. Gdzie tu rękaw? Stylowo. Ej, a tutaj co mi się stanęło? Myszy mi kostki zjadły. Ty bez jaj. Jest cały z tyłu? No tak. Taka bieda, że u nas myszy kostiumy zjadają. Ale to nic, tak musi być. O, jeszcze tutaj. Także zakładamy rękawiczki. Ogólnie Werka, jak była mała, to nazywałyśmy myszką, a teraz myszy jej zjadły kostium. Niesamowite. Dobrze chociaż, że rękawiczki, nówki białe, niebieskie. Zaraz by powiedzieli, że jesteś daltonistką. Nie no, pomyliłam się, bo strój mam biały. I kolorystycznie ogólnie zafundowałam ci
kolorystycznie, no, żeby było różowy ładnie. Do niebieskiego. No świetnie, będzie się to prezentować. Patrz, jakie połączenie kolorów. Cudnie. Trochę zakurzony. O kurde. Nie mogę dzisiaj z niej. Ale muszę jej wybaczyć, bo dzisiaj mam urodziny. Widzę świat w różowych kolorach. Nie słyszałam, co powiedziała. Ale dobra. Chodź tylko, żeby nie było. Nowa naklejeczka. Z werbą! Poszło. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia zatem. Cześć!